To jest główne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Republika. Aleksandra Zarzycka. Witam i zapraszam. To jest tak zwana akcja rozpisana na głosy. Teraz zabierze głos 20 prawników z Francji albo z Europy Zachodniej, potem znowu z kilka instytucji ponadrządowych. Sędziowie są od sądzenia, a nie od orzekania, czy jej koleżanka jest dalej, w tym wypadku Małgorzata Gerdorf, czy jest dalej sędzią Sądu Najwyższego. Międzynarodowa grupa sędziów, lekceważąc polskie prawo, staje w obronie Małgorzaty Gerdorf. W ostatnich latach coraz mniej jest cyrkulacji zachodniej w lecie i wschodniej, powiedzmy, a coraz więcej jest napływu, wtargnięcia tego upalnego, gorącego powietrza z nad Afryki. Spożywanie również owoców w tych temperaturach jest bardzo przydatne, ponieważ te płyny wtedy troszkę dłużej zostają w naszym organizmie. Ja śpię do 12, ja później wychodzę na wieczór. Siedzę w domu pod wiatrakiem. Afrykańskie lato nie odpuszcza. Po kilku chłodniejszych dniach znowu czekają nas ponad 30-stopniowe upały. Festiwal Chopinowski tegoroczny, międzynarodowy, tak, Chopin Jego Europa właśnie otwiera nas i pokazuje naszą kulturę innym krajom. Żywy kontakt z żywą kulturą. 50 koncertów w ciągu 3 tygodni. Rusza festiwal Chopin i jego Europa. Na mocy obowiązującej ustawy 3 lipca w stan spoczynku przeszli sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia, w tym pierwsza prezes Małgorzata Gerdorf. Sąd Najwyższy, kwestionując zapisy ustawy, zwrócił się o pomoc legislacyjną do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, a do czasu wydania werdyktu postanowił zawiesić stosowanie 3 przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Tymczasem 20 profesorów prawa podpisało się pod listem otwartym w obronie Małgorzaty Gerdorf, a rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski sugeruje, że jedną z potencjalnych form odpowiedzialności za niezastosowanie się do postanowienia Sądu Najwyższego mogłoby być postawienie prezydenta Andrzeja Dudy przed Trybunałem Stanu. Materiał Marty Szramowskiej. W obronie Małgorzaty Gerdorf stanęli profesorowie prawa z całego świata. W liście ich czytamy. To politycznie motywowane działanie stoi nie tylko w sprzeczności z zapisami polskiej konstytucji, ale również narusza europejskie standardy dotyczące niezależności sądownictwa, które polskie władze mają obowiązek respektować. Uznajemy, że profesor Małgorzata Gerdorf jest jedyną osobą uprawnioną do bycia pierwszą prezes Sądu Najwyższego aż do 30 kwietnia 2020 roku, kiedy kończy się jej określona konstytucją kadencja. Małgorzata Gerdorf wsparta być może przez tych 20 profesorów, z których większość nieznana jest mnie, co domniemywam, że w większości telewizów jest kompletnie nieznana. Sądzi, że przy ich pomocy wywrze jakiś nacisk na władzę ustawodawczą w Polsce czy władzę wykonawczą. Nigdy to się nie udawało. Jest to przekroczenie kompetencji sędziów, którzy w ogóle nie powinni w tego typu akcjach uczestniczyć, ponieważ jest to akcja polityczna jednak mimo wszystko i próba nacisku na pozostałe władze. Sędziowie są od sądzenia, a nie od orzekania, czy jej koleżanka jest dalej, w tym wypadku Małgorzata Gerdorf, czy jest dalej sędzią Sądu Najwyższego, czy jest pierwszym prezesem. Sędzia Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego, w programie Rzecz o Polityce mówił o potencjalnej odpowiedzialności prezydenta przed Trybunałem Stanu. Jeżeli prezydent i KRS nie zastosują się i nie będą czekać te 7 lub 16 miesięcy, to co to będzie? To będzie złamanie prawa przez nich? No tak, to trzeba traktować w tych kategoriach. Będzie to jakiś delikt konstytucyjny, będzie to złamanie prawa z potencjalnymi jakimiś tam formami odpowiedzialności w przyszłości. A jakimi? No przed Trybunałem Stanu to... Prezydent przed Trybunałem Stanu? Jeżeli prezydent nie poczeka na decyzję Trybunału w Luksemburgu, to w przyszłości odpowie przed Trybunałem... Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Mówimy oczywiście teoretycznie, ale jeśli przeczytać przepisy o odpowiedzialności prezydenta w Konstytucji, no i całe piśmiennictwo z tym związane, no to jest to przypadek, który ewentualnie się kwalifikuje do takiego postępowania. Nie pozostaje Sądowi Najwyższemu i głównie jego rzecznikowi nic innego niż brnięcie w ten absurd i próbuje straszyć Trybunałem Stanu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Trybunał Stanu to jest oczywiście istniejąca instytucja, jest określone kto w jakich okolicznościach może
postawić przed Trybunałem Stanu Prezydenta i w największym skrócie nie jest to pan Laskowski, więc może sobie straszyć długo i namiętnie. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia i mocy prawnej. W Rzeczpospolitej informowano, że adwokatom, którzy chcą być sędziami Sądu Najwyższego, grożą dyscyplinarki. Adwokaci kandydujący do Sądu Najwyższego naruszyli godność zawodu. Firmują i wykorzystują zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym, które godzą w krajowy porządek prawny. Mówił adwokat Marcin Smoczyński, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec kolegów z warszawskiej Palestry. Jednak na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie ukazało się oświadczenie rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, mecenasa Krzysztofa Stępińskiego. Wobec pojawiających się w mediach społecznościowych informacji, jakoby bliżej nieokreśleni członkowie naszej izby słali do mnie wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych. Wobec kolegów, którzy ubiegają się o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, uprzejmie informuję, że do dnia 7 sierpnia 2018 roku nie wpłynął do mnie żaden wniosek w tej sprawie. W ten sposób, praktycznie rzecz biorąc, sami z własnymi rękami samo eliminują się z liczącej się grupy zawodowej, bo nikt im nie odbierze dyplomów, nikt im nie odbierze prawa do sądzenia, ale na pewno z roli elity znajdą się w tej roli, która im się chyba należy. Marta Szramowska, Telewizja Republika. W związku z falą upałów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla 14 województw. Wyjątkiem jest województwo lubuskie, gdzie IMGW ogłosił alert trzeciego najwyższego stopnia. Za wysokie temperatury odpowiedzialne jest zjawisko pogodowe znane jako hiszpański pióropusz. Z najtrudniejszą sytuacją musieli zmierzyć się dziś mieszkańcy zachodniej części kraju. Słupki rtęci sięgały tam nawet 35 stopni. Sprawdziliśmy, jak z upałami radzili sobie mieszkańcy Warszawy. Czuję się świetnie, ponieważ jestem przystosowany bardzo dobrze do takich warunków, bo pochodzę z południa, więc tam dla mnie takie upały to jak na co dzień. Śpię do 12, ja później wychodzę na wieczór. Okropny, siedzę w domu pod wiatrakiem. Często piję różne właśnie zimne napoje, no i często kąpiel. Zimne piwko, woda z cytryną, działka. A, bardzo dobrze, ja jestem ciepłolubna, nie mam tak z tym problemu. Tak, jest pani przyzwyczajona do tego. Tak, tak. Ja całe wakacje zawsze z mężem spędzam na południu, tam gdzie jest ciepełko. O dziwo, w tym roku tam było chłodniej niż u nas, więc wróciłam jak ryba w wodzie. Nie przeszkadza mi aż tak bardzo, pomimo tego upału biegam, jeżdżę na rowerze i o dziwo jest dużo łatwiej go znieść, dlatego że drzewa powodują mniejsze temperatury niż beton wszechobecny w mieście. Także najlepiej wyjechać po prostu nawet kawałek 20-30 km pod Warszawę i tam spędzać całe dni. Wyjeżdżałam na wakacje do Portugalii, nad wodą jest najlepiej. Wyjeżdżam dużo z Warszawy. Jak coś robię na dworzu, to przede wszystkim jakby w cieniu. Kluczowe jest jednak uzupełnianie płynów. Czysta woda, ewentualnie można kupić sobie jakieś elektrolity, które rozpuszczamy w wodzie. A spożywanie również owoców w tych temperaturach jest bardzo przydatne, ponieważ te płyny wtedy troszkę dłużej zostają w naszym organizmie. A kiedy jednak obawiamy się, że może się coś dziać, warto byłoby zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Już od kilku lat mamy często napływ z południa, z południowego zachodu, upalnego, zwrotnikowego powietrza znad Afryki. To nie jest pierwsze lato takie upalne. I właśnie od kilku dni mamy taki nietypowy, może jak ktoś myśli, ale w sumie to jest typowy napływ. W ostatnich latach coraz mniej jest cyrkulacji zachodniej w lecie i wschodniej, powiedzmy, a coraz więcej jest napływu i wtargnięcia tego upalnego, gorącego powietrza znad Afryki. Cała Europa jest gorąca i była od kilku dni. Hiszpania, Francja, Niemcy, basen Morza Śródziemnego, a nawet niedaleko koła podbiegunowego było 32 stopnie, jeżeli chodzi o temperaturę. Więc na pewno jest to związane ze zmianami klimatu, jak mówią naukowcy. I myślę, że to będzie postępowało, że w przyszłości będziemy mieli coraz więcej takich upalnych, takiego upalnego lata, między innymi w Polsce.
Odsłonięciem tablicy na warszawskich Powązkach i poświęceniem kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Ratowania Dzieci Żydowskich upamiętniono matkę Matyldę Getter w 50. rocznicę jej śmierci. Matylda Getter była przełożoną warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek. Dzięki jej staraniom oraz zaangażowaniu sióstr zgromadzenia w czasie okupacji niemieckiej udało się uratować życie ponad 700 Żydów, w głównej mierze dzieci. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek podczas uroczystości podkreślił, że trzeba dziś głośno mówić o jej niezwykłych dokonaniach. Zaznaczył, że wraz z Ireną Sendlerową i rodziną Ulmów matka Getter powinna stać się symbolem pomocy Żydom. I zmieniamy temat. Solidarność domaga się podwyżek w sferze budżetowej, gdzie wynagrodzenia pozostają na niezmienionym poziomie od 2010 roku oraz wzrostu płacy minimalnej o 8,5%, tak aby najniższe wynagrodzenie w przyszłym roku mogło wynieść 2278 zł. Ponad 5 godzin trwały wczoraj rozmowy szefa rządu Mateusza Morawieckiego z Komisją Krajową Związku. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda wyraził zadowolenie z przebiegu rozmów, a premier zapewnił o dobrej woli i prospołecznym nastawieniu rządu. Staramy się, żeby z jednej strony przedsiębiorcy, pracodawcy byli cały czas jak najbardziej konkurencyjni, ale z drugiej strony, żeby pracownik był szanowany poprzez naszą politykę płacy minimalnej, stawki godzinowej, wolnych niedziel. Pokazujemy, że to, co mówimy, to robimy, że w ślad za naszymi słowami idą czyny. Powiedzieliśmy 500+ i poprzez uszczelnienie podatków nasza polityka społeczna służy społeczeństwu. Powiedzieliśmy minimalne stawki godzinowe i mamy minimalne stawki godzinowe i uzgodnimy, jestem przekonany o tym, w najbliższych paru tygodniach również minimalne wynagrodzenie. Wchodząc już bardzo głęboko teraz, prawda, w kolejne lata polityki gospodarczej, dostrzegamy, że siła kapitału z jednej strony i siła pracy pracowników w dłuższej perspektywie może to tutaj zostać bardzo mocno naruszona na korzyść kapitału. Ale znowu, my jako Rada Ministrów, jako obóz polityczny Prawo i Sprawiedliwość, które wierzy w konsensus społeczny, w sprawiedliwość społeczną opartą na konsensusie, proponujemy te rozwiązania właśnie też planów własności pracowniczej, pracownicze plany kapitałowe właśnie po to, żeby gdzieś w horyzoncie 5-10 lat te dwie do tej pory często równoległe, proste ze sobą się spotkały, bo to jest wspólny nasz interes, wspólny interes dla całej Polski. I to, co było wcześniej herezją, że państwo ma być nocnym stróżem, państwo ma gdzieś sobie stać na boku, a Komisja Trójstronna w ogóle nie działała. Ja wierzę, że powinno być naszym mottem. Zresztą powiedział to w marcu prezydent Lech Kaczyński, że państwo polskie musi być organizatorem solidarności społecznej. I ja w to głęboko wierzę. Rząd nie pracuje nad zmianą wysokości świadczenia przyznawanego w ramach programu Rodzina 500+, poinformowała szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, odnosząc się do spekulacji medialnych o planach podwyższenia świadczenia do 1000 zł. Dziś w radiowej jedynce powtórzył to wiceminister Bartosz Marczuk. Od początku roku do polskich rodzin w ramach programu Rodzina 500+ trafiło prawie 11,5 miliarda złotych. Program 500+ to ogromny sukces. Polskim rodzinom żyje się lepiej. Cieszę się, że jest dobrze odbierany przez Polaków. Pozytywnie oceniają go eksperci. Dlatego będzie kontynuowany w obecnej formule. Dyskusja o jego zmianie jest dziś niepotrzebna. Lepsze jest wrogiem dobrego. Rząd w tej chwili nie pracuje nad zmianami związanymi z wysokością świadczenia. Zresztą przypomnę, że w tej chwili jesteśmy w trakcie naboru wniosków na kolejny okres świadczeniowy i w tej chwili gminy już wydają decyzje na ten nowy okres, czyli rok 2018 do września 2019 w tej chwili wydawane są decyzje według tych zasad, które obowiązują czy obowiązywały do tej pory. Przypomnę również, że dokonaliśmy głębokiego przeglądu po pierwszym roku funkcjonowania programu 500+ i wprowadziliśmy szereg
szereg tam udoskonaleń i niewielkich wprawdzie zmian. I przypomnę również, że od samego początku mówiliśmy, że kotwice programu 500+ są nienaruszalne, czyli 500 zł netto od drugiego dziecka w górę. Od drugiego dziecka w górę pierwsze dziecko z kryterium dochodowym do 18 roku życia i 500 zł netto, choć oczywiście no, nie jest tak, że ten program jest zabukowany na 100 lat. Ponad 50 koncertów w ciągu 3 tygodni. Niepodległa, od Chopina do Paderewskiego, to hasło 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa, który już jutro rozpocznie się w Warszawie i potrwa do końca sierpnia. Stanisław Leszczyński, dyrektor festiwalu, zwraca uwagę na znaczące jubileusze, które patronują wydarzeniu. Przybliżył też bogaty festiwalowy program. W zgodzie ze swoją nazwą Chopin i jego Europa jest wciąż konsekwentny, szuka źródeł, powiązań w kulturze europejskiej z naszym wielkim Chopinem, również śladów jego istnienia w tej kulturze, włącznie ze współczesnością, ale oczywiście każdy z tych festiwali musi mieć swoje indywidualne oblicze. W tym roku w bardzo prosty sposób ma to oblicze z powodu stulecia niepodległości, a więc skupienia się przede wszystkim na muzyce polskiej. Ponad 50 koncertów i ponad 120 utworów, z tego prawie w połowie to nasza wspaniała muzyka XIX wieku, chociaż nie tylko XIX wieku, bo już na samym początku, na inauguracji mamy premierę światową utworu Krzysztofa Pendereckiego, zamówionego specjalnie właśnie na ten festiwal. Będąc firmą polską, mamy polskie obowiązki. Zaangażowanie w polską gospodarkę zobowiązuje do bycia aktywnym właśnie w sferze kształtowania duszy, kształtowania ducha, pokazywania również Polski na zewnątrz, bo festiwal chopinowski tegoroczny, międzynarodowy, tak, Chopin jego Europa właśnie otwiera nas i pokazuje naszą kulturę innym krajom, innym przedstawicielom innych państw. No i nie ma nic piękniejszego niż Chopin grany przez wykonawców zagranicznych. To jest festiwal, który jest pod tytuł festiwal od Chopina do Paderewskiego. Stulecie niepodległości, bardzo wielu kompozytorów polskich, wykonawców polskich na tym festiwalu. Przypomnienie osoby Paderewskiego, który był wielkim muzykiem, podobno w tamtych czasach najsłynniejszym pianistą świata i wybitnym politykiem. Znaczy, bez zaangażowania Paderewskiego w taką dyplomatyczną pracę na to odzyskanie niepodległości, Polska prawdopodobnie nie uzyskałaby wsparcia Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu niepodległości, wsparcia, które niezwykle się przydało na konferencji w Wersalu. W związku z tym to jest działanie jednej osoby, która wykorzystując swój talent, swoją popularność, wykorzystała ją dla odzyskania niepodległości. Metro Warszawskie pod lupą Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Agenci CBA sprawdzają dokumentację dotyczącą procedur udzielania wybranych zamówień publicznych w latach 2014-2018. Kontrola jest prowadzona od maja i powinna zakończyć się w połowie sierpnia. Spółka Metro Warszawskie jest inwestorem obu stołecznych linii metra. CBA prowadzi kontrolę w warszawskim metrze dotyczącą udzielania zamówień publicznych w latach 2014-2018. Agenci CBA analizują realizację przetargów, zgodność z procedur z prawem zamówień publicznych i wewnętrznymi przepisami spółki. Badają, czy w wyniku takich decyzji nie wystąpiła szkoda w mieniu spółki. Kontrola w warszawskim metrze jest w toku. O szczegółach możemy poinformować po jej zakończeniu. Rodzina, przyjaciele i licznie zgromadzeni fani pożegnali na warszawskich Powązkach Korę, Olgę Sipowicz, nazywaną pierwszą damą polskiego rocka, autorkę tekstów i wokalistkę zespołu Manam.
Odeszła jedna z ikon polskiej muzyki, której twórczość była i będzie inspiracją dla wielu pokoleń Polaków. Była artystką szczególnie ważną dla mojego pokolenia. Kora dołączyła do grona twórców, których polskiej kulturze będzie brakować, napisał po śmierci artystki minister kultury Piotr Gliński. Olga Sipowicz zmarła 28 lipca. Od 5 lat zmagała się z chorobą nowotworową. Miała 67 lat. Kurt Volker, specjalny przedstawiciel rządu Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy, zamieścił na swoim Twitterze wpis, w którym twierdzi, że Rosjanie zatajają przed światem katastrofę humanitarną, do której doprowadzili na wschodzie Ukrainy. Konflikt w Donbasie trwa od 2014 roku. Wspierani przez Moskwę separatyści ogłosili powołanie do życia dwóch republik ludowych, Ługańskiej oraz Donieckiej. Od tamtej pory na ich terenach zginęło ponad 10 tysięcy osób. Cały czas blokują specjalną misję obserwacyjną Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, czym narusza swoje zobowiązania. Rosja nie chce, by świat zobaczył spowodowaną przez nią katastrofę humanitarną, gospodarczą i ekologiczną w Donbasie. Nadszedł czas na pokój na Ukrainie. Obserwatorzy specjalnej misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie po raz kolejny nie zostali wpuszczeni do miasteczka Nowoazowsk na Ukrainie. W ciągu ostatniego miesiąca nasza swoboda poruszania się była ograniczana około 40 razy w południowej części terenów znajdujących się pod kontrolą rebeliantów. Już teraz czas na wiadomości sportowe. Jest z nami Konrad Karaś. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Informacje sportowe zapewne rozpoczniemy od sukcesów polskich lekkoatletów na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Tak, to prawda. Polscy kibice mają powody do zadowolenia, bowiem wczoraj pierwsze dwa miejsca w konkursach rzutu młotem i pchnięcia kulą zajęli Polacy. Tym samym nasza reprezentacja objęła prowadzenie w klasyfikacji medalowej mistrzostw. O szczegółach wczorajszych sukcesów naszych lekkoatletów Rafał Kasprzak. To był wspaniały wtorkowy wieczór na Stadionie Olimpijskim w Berlinie podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Jednego dnia polscy sportowcy sięgnęli po dublety. Najpierw walką pierwsze medale rozpoczęli Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. Już po pierwszych próbach zajęli odpowiednio drugie i pierwsze miejsce. Przez całą następną część rywalizacji lokaty te utrzymali i tym samym zdobyli pierwszy złoty i pierwszy srebrny medal dla Polski podczas tegorocznych Mistrzostw. Wygrał Wojciech Nowicki, który oddał rzut na odległość 80 metrów i 12 centymetrów i tym samym zgarnął swój pierwszy historyczny złoty medal Mistrzostw Europy. Srebro natomiast Paweł Fajdek zapewnił sobie wynikiem tylko i aż 78 metrów i 69 centymetrów. Kilkadziesiąt minut później do rywalizacji przystąpiły nasze kulomioty, czyli Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki. Polacy powtórzyli sukces Nowickiego i Fajdka i również zajęli dwie pierwsze lokaty. Najdalej kulę pchnął Michał Haratyk, który uzyskał wynik 21 metrów i 72 centymetrów. Drugie miejsce zajął Konrad Bukowiecki, który przegrał ze swoim rodakiem o zaledwie 6 centymetrów. Michał jest w tym roku najlepszym i najrówniejszym europejskim kulomiotem i no, ciężko jest z nim wygrać. Ciężko jest z nim wygrać nawet na Mistrzostwach Europy, gdzie te emocje są bardzo duże. Ja dzisiaj cieszę się, że zbliżyłem się do niego na 6 centymetrów. To nie jest duża różnica. Natomiast jest lepszy. Jest lepszy i to trzeba powiedzieć. Dzisiaj był lepszy o 6 centymetrów. Zobaczymy, jak będzie później. Tak? Ja dążę do tego, żeby być najlepszym. Natomiast powtarzam już to po raz kolejny. Bardzo się cieszę z tego srebrnego medalu. Bardzo się cieszę też, że to Michał wygrał, a nie kto inny. I myślę, że we dwóch będziemy śpiewać nasz hymn z wielką dumą. Tak wspaniałego i tak okraszonego w medale dnia na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy jeszcze w naszej historii nie było. Dwie konkurencje finałowe z udziałem naszych sportowców i dwie zakończone złotymi i srebrnymi medalami. Dzięki temu reprezentacja Polski już po drugim dniu imprezy oczywiście objęła prowadzenie w klasyfikacji medalowej z 4 krążkami na koncie. Dziś natomiast w porannej sesji przez kwalifikacje przebrnęli Marcin Krukowski i Cyprian Mrzygut w rzucie oszczepem oraz Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów. Dziś wieczorem nasi sportowcy mogą wywalczyć kolejne medale. O godzinie 20:45 w finale skoków dal wystąpi Tomasz Jaszczuk. Zaś pół godziny później do walki o medale przystąpią Paulina Guba i Klaudia Kardasz, które wystąpią w finale pchnięcia kulą. Natomiast kilka minut przed godziną 22 w finałowym biegu kobiet na dystansie 10 tysięcy metrów pobiegnie Katarzyna Rutkowska. Czas na kolarstwo. Michał Kwiatkowski wygrał w Bielsku Białej 5. etap 75. Tour de Pologne. Zawodnik grupy Sky, który triumfował również dzień wcześniej w Szczyrku, umocnił się na pozycji lidera wyścigu.
Piąty etap naszego narodowego turu wiódł z kopalni soli Wieliczka do Bielska Białej, a trasa liczyła łącznie 152 km. Od samego początku etapu trwa bardzo zażarta walka o znalezienie się w ucieczce dnia. Ostatecznie po około 25 km udało się to 7-osobowej grupce. Najwięcej emocji jednak oczywiście przyniosły ostatnie kilometry. W samej końcówce wyścigu szybko na atak zdecydowało się czterech kolarzy, wśród których byli Przemysław Niemiec i Cesar Benetti. Ich akcja zakończyła się jednak szybciej niż zaczęła. Ostatecznie o zwycięstwie etapowym rozstrzygnął potwornie męczący finisz pod górę. W nim najlepszy okazał się ponownie Michał Kwiatkowski, który o centymetry wyprzedził na mecie kolarza BMC Racing Dylana Tonsa. Zaś trzecie miejsce zajął dziś Enrico Batalin. W klasyfikacji generalnej nasz mistrz Polski umocnił się na prowadzeniu. Przewaga Kwiatkowskiego nad drugim Tonsem wynosi już 12 sekund. Podium uzupełnia Nowozelandczyk George Bennett, który traci do Polaka 20 sekund. Jutro, przedostatni etap 75. edycji Tour de Pologne. Na kolarzy czeka kolejny górski etap o długości 180 km z Zakopanego do Bukowina Resort. Triumfator Wimbledonu wciąż w dobrej formie. Novak Djokovic pokonał Mirzę Basicia w pierwszej rundzie rozgrywanego na kortach twardych turnieju ATP World Tour Master 1000 w Toronto. Wielkich emocji kibicom dostarczył również pojedynek Stana Wawrinki z Nickiem Kyrgiosem. Serb Novak Djokovic od zwycięstwa rozpoczął swoją przygodę z turniejem ATP Masters 1000 w Toronto. Były dominator męskiego tenisa w pierwszej rundzie mierzył się z Mirzą Basiciem. Pojedynek Djokovicia z reprezentantem Bośni i Hercegowiny trwał godzinę i 31 minut. W tym czasie Nole wygrał bez straty seta wynikiem 6-3, 7-6. Tym samym dla Djoko to już ósmy wygrany mecz z rzędu w obecnym sezonie. Przypomnijmy, że na początku roku były lider rankingu ATP mozolnie odbudował swoją formę po kontuzji łokcia. Niespełna miesiąc temu powrócił do swojej najlepszej dyspozycji i wygrał tegoroczny Wimbledon. Teraz natomiast w meczu drugiej rundy turnieju w stolicy Kanady czekać go będzie pojedynek z reprezentantem gospodarzy Peterem Polańskim. Sporo emocji zaś przyniosło starcie Stana Wawrinki z Nickiem Kyrgiosem. Najpierw premierową odsłonę bardzo pewnie i gładko wygrał Australijczyk. Kolejne dwa sety to już jednak zwycięstwa Szwajcara. Wawrinka mocno się namęczył w pojedynku z Kyrgiosem, ale ostatecznie zdało pokonać rywala po ponad dwugodzinnym meczu wynikiem 1-6, 7-5, 7-5. W walce o trzecią rundę turnieju Szwajcara czekać będzie teraz pojedynek z Węgrem Martonem Fucovicem. Trzy sety były również potrzebne, by rozstrzygnąć chorwackie derby, czyli starcie Borny Coricza z Marinem Ciliczem. Pierwszego seta po 44 minutach rywalizacji zgarnął Cilic, który oddał rywalowi tylko 3 gemy. Później takim samym wynikiem rodakowi odpłacił się Coric i tym samym w setach widniał remis po 1. Trzecią partię wygrał ostatecznie Marin Cilic i trwające ponad 2 godziny spotkanie zakończył wynikiem 6-3, 3-6, 6-1. Teraz siódmego w rankingu ATP Chorwata czekać będzie pojedynek ze zwycięzcą pary Diego Schwartzman kontra Sam Querrey. W trzeciej rundzie turnieju znaleźli się także m.in. Bułgar Grigor Dimitrov, Denis Szapowałów, Fabio Fonini czy też Rosjanin Jewgenin Tonskoj. Konradzie, dziękuję za informacje sportowe. A teraz w imieniu Oli Zarzyckiej zapraszam na prognozę pogody. Za chwilę Piotr Kieraga i wiadomości z zagranicy, a o 20:00 program Oddaję Państwu Głos. Gośćmi Emilii Pobłockiej będzie Ryszard Czarnecki i Paweł Piekarczyk. O 21:00 program W Punkt, który poprowadzi Adrian Stankowski, a jego gościem będzie Jan Pietrzak. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobrego wieczoru.